Okej. Zaczynamy transmisję. Mamy grę Dreadnought. Próbujemy wejść w rozgrywkę, aczkolwiek niestety jest sytuacja tego typu, że czeka się na tą rozgrywkę to sporo. Miejmy nadzieję, że od razu nas wrzuci. Let's see what's out there. W międzyczasie, jak nas będzie wrzucało, postaram się wytłumaczyć, jakie to były. Mamy kilka shipów, kilka klas. Mamy klasę destroyerów, taktik cruiser, artylerii cruiser. Taktik cruisery są to shipy, które leczą medyczne. Artylerii cruiser to oczywiście są snajpy dystansowe. No i mamy destroyery, które są takie. W zależności od klasy, bo jest to w największości medium, heavy. Generalnie statki takie uderzeniowe, bym powiedział. No i są oczywiście dreadnoughty, jak to nazwa gry. Postaram się je pokazać. Dreadnoughty tu mamy na liście. Nie mogę go pokazać, ale jeszcze nie mam, bo teraz zmieniło się i dołożyli drzewka postaci w update'cie. A więc tak, no Dreadnoughty to są w ogóle takie tanki z mocnym uderzeniem, bo można oczywiście shipy w różnoraki sposób budować, tak? Tutaj mam takie rakiety, tutaj dystans 7 km, całkiem niezłe, tu bliskodystansowe torpedy odpalają się, jakieś autodziałka na takim close'ie totalnym, o, wrzuciło nas bardzo fajnie. Chodzi o to, że generalnie każdy ship można też troszkę zindywidualnie przywitować, w zależności kto co lubi robić, właściwie jak lubi atakować, tak? Bo na przykład w Dreadnoughtie można mieć założone nuklearne rakiety, które jak trafią, to robią całkiem spore uderzenie. Natomiast no, można też i jakieś inne zamiast tych rakiet rzeczy powkładać, tak? Można mieć taki warp jump, który powoduje, że się tak szybko można przemieszczać, można mieć zamiast tego wzrost HP, no różnego rodzaju rzeczy. Wciskając C wybieramy sobie statek, ja tutaj akurat expię tą linię do Dreadnoughtów, a więc wezmę z tej linii shipa. Spacją potwierdzamy. Okej, okay, zaczyna się rozgrywka. Mamy pod E opcję przekierowania energii. Tutaj jest do prędkości, do shieldów, tarcza i do broni. Czaszka. Te destroyery są takie mało ruchome. Akurat gdzie cisnęło i na coś mi się energia zużyła, ale częściej ona się odnawia. Typowy kooperatyw, no tutaj bez pomocy healera niewiele się zrobi i oczywiście tanki mają robić swoje i tak dalej, każdy ma swoją rolę. Launching missiles. Reloading silos. Chyba następnym razem weźmiemy healera, jak padniemy, bo nie widzę tu healera.
pod tarczę, żeby nie przyjmować za wiele słowo. Nie widzę naszego healera. A tu z boku przykład Dreadnauta Mediuma. We've got a lock. Enemy missiles incoming, Captain. They've hit us hard, Captain. Missiles locked on top. Shield activated. Thanks for the assist. Fusion reactor is overheating. No wcześniej to zapiłem, dlatego padłem. Tutaj jest jeszcze początkowy gier, więc te wszystkie systemy działają krócej, trzeba bardziej uważać. No szybko zabiłem przy i to był mój błąd. Natomiast biorę healera, bo jak widzicie w zestawie w ogóle nie ma healera. Detected. Give me some time to psycho the auto repair system. Firing up. We'll have another repair pod shortly. Main power just went down. Our hull is collapsing. No, nie zauważyłem, jak mnie tłukli. Niestety healer jest słaby, ma tarczę. Tak naprawdę tutaj w tej drużynie powinny być ze dwa healery minimum. No dobrze, postaram się robić tą rolę w tym. Support fire. Need it over here. Activated. Fusion reactor is overheating, putting energy system offline. It's not looking good out there, Captain. Sending a repair pod. Reloading launcher. Stand by. Firing up. Reloading. Need support fire at these coordinates. Said thanks. Repair auto beams activated. Engaging. System drained. Staram się ich wszystkich utrzymywać przy życiu. Shield activated. Zobaczymy. That's it, she's done. Aye, Captain. Amplifying beams. System drained. Starting recharge. Fire on this target.
niestety przegrywamy i to dosyć ostro. Nie wiem, czy się uda nam to nadrobić. Understood. System drained. Starting. Captain, we're getting butchered out there. We gotta step it up. Understood. Repairing. Picking up enemy contact. Over there. Systems drained, Captain. Captain, activating. We've got nothing left. Repair auto beams activated. There's still a chance to turn the tide. Captain, the pod's in place. Commencing cooldown. You heard the captain. System drained. Starting cooldown. Recharging beam amplifier, Captain. We've lost this one, Captain. I say we spin up the warp drive and get the hell out of here. No niestety, starałem się, ale jak widzieliście, nie poszło za bardzo. Natomiast, no, tak to wygląda mniej więcej. I dynamicznie może. Mam wrażenie, że do końca drużyna współpracowała. Próbujemy jeszcze raz. Let's see what's out there.
Także teraz czekamy dłużej, wyjaśnię, o co chodzi. Znaczy tutaj są hangarze, jak mamy, możemy zmieniać bronię, tak? XP nie wygląda w ten sposób, że za XP jakby otwiera się możliwość kupienia tych elementów, co nam finalnie pozwala odkryć nowego shipa. Tak wyglądają drzewka rozwoju. Tutaj akurat prowadzi, tak wygląda drzewka rozwoju w tej chwili. Tu prowadzi do Dreadnoughta z tej strony. Tutaj mamy innego typu shipy, tutaj destroyer, tutaj jest korweta. Tutaj mamy artylerię, są trzy nacje. Jest jeszcze market, gdzie są przedstawione tak zwane shipy premium. Wszyscy lubią te słowo, shipy premium. I do wyboru nastawię tak. Jest tutaj oczywiście ciężki Dreadnought. Jest tu w tym zestawie. Tutaj jest ten Morningstar. Trident to jest ciężki. No i tutaj są innego typu shipy. Tutaj chyba jest średni Dreadnought. Znaczy i ten light. O, znowu nas rzuciło. Trochę zaskoczenie, bo jak ostatnio raz grałem w Dreadnoughta, to powiem szczerze, że strasznie długo czekało się na rozgrywkę. Albo więcej graczy, albo może poprawili jakiś system, aż my. Jak zobaczę, że team w ogóle nie bierze healera, to wezmę, no bo to... A, nie ma sensu. Na początku się przegra bitwę, to już później idzie przegrana. Dobrze, biorę healera, bo dwóch healerów to jest minimum, może w bitwie. Pokażę, zagram tym swoim, żeby trochę ekspanalił na mnie. All hands to action stations. Prep for combat. Let's run out the guns. Bardzo fajne są korwety, to są szlipy tego typu, że tak znienacka atakuje. Zazwyczaj z nimi się gdzieś tam zajeżdża od tyłu, robi się manewry i szybki nalot ich rodu. Full power to maneuvering thrusters. Understood. Repairing. Deploy repair pod. Aye, Captain. We've got nothing left. No, nie dałem rady to skilować. Multiple impacts detected. Firing up. That's it, she's done. Requesting fire over here. Captain, the pod's in place. Reloading. Multiple impacts. Damage control teams on station. Enemy warheads locked on our position.
activated. Thanks, Captain. Teraz odpaliłem silnik w odpowiednim momencie, w ostatniej chwili. Nie udało się. Znowu przegrywa mój team. Chyba się to dobrze nie skończy, niestety. Hostile contact sighted. Understood. Repairing. Próbuję go uratować. Got an enemy contact. Thanks for keeping us airborne. Pushing power to beam weapons. Hi, Captain. Activating. Pod launcher reloading. Systems drained, Captain. We've taken the lead, Captain. Jak dwa szlipy dobrze healujące mogą ratować skład. I'll heal, you fire. Aye, Captain. Launching repair pod. That's it, she's done. Said thanks. Picking up enemy contact. Over there. A chłopaki będą uderzać. We're taking them down, ship by ship. Enemy vessel. Beams activated. We've been hit hard. Damage control teams dispatched. Shield activated. Understood. System drained. Cycling. Firing. System drained. Starting recharge. Support fire. Need it over here. Hull down to 50%, Captain. Shield activated. To właśnie korpeta mnie... Gdzie ona jest? Leciała szybko i uciekła. Recharge.
location. Firing up. That's it, she's done. Mayday! Need some repairs! Repair auto beams activated. Enemy warheads locked on our position. Critical system failure across the board, Captain. No niestety ta korwa tam widzę jakby się nadlatuje, wali ze wszystkiego. Takiego healera może zdjąć rzeczywiście. We're completely dominating the enemy, Captain. Full power to maneuvering thrusters. Regroup. I repeat, let's regroup. Contact. System drained. Starting cooldown. Enemy warheads locked on our position. We've got nothing left. Understood. Repairing. Activated. Enemy vessel. Ship is damaged, Captain. All vessels, we've got an enemy contact. Sending a repair pod, commencing cooldown. Nas otoczyli, ale jakoś się trzymamy. Shield activated. Enemy warheads locked on our position. Fusion reactor is overheating, putting energy system offline. Heavy damage across multiple systems, Captain. Beams are amplified. Got a bearing on the enemy ship. That's it, she's done. Shield activated. Support fire, over here. System drained. We've been hit hard. Damage control team dispatched. All vessels, we've got an enemy contact. System drained. Enemy contact at this location. They've hit us hard, Captain. Activated. Contact. Over there.
Heavy damage across multiple systems, Captain. Shield activated. Let him loose. Missiles reloading, Captain. That did it. Reboot complete. Ja jeszcze go uśmiechnie. Chyba nie zrobiłem. No i jeszcze jeden będzie pewnie. Tak jak Captain, nie mamy akordę, tam krew nam snuje. Chalk up another win. Udało się wygrać. Było dwóch healerów przez większość bitwy i dlatego. Tak to wygląda, tak? Są różne mapy. Coraz lepsze shipy. Typowy taki deathmatch. I've got some jobs that need doing. What do you say, Captain? Stand by down control. Base 1-5, prep for release. Disengage down plane. No dobra, szybko postaram się nadrobić to, co wcześniej nie pokazałem. Widzę, że znowu nas rzuca, ale to jeszcze chwilę potrwa. No więc tak, tutaj mamy też shipy premium, które można kupić za... oczywiście za kasę. Natomiast na tej poziomie gry uważam, że w ogóle to jest potrzebne. Miałem przed wcześniejszym update'em tego Tridenta. Trochę bolałem na tym, że hyperdrive'u nie miał, jednak fajnie było z nimi wskakiwać tak szybciej w bitwę. A natomiast tych heroicznych shipów, legendarnych w zasadzie, teraz wcześniej były nazywane heroicznymi, nie można fitować, nie można im zmieniać uzbrojenia, bo to są jakieś shipy, które teoretycznie brały udział tam w jakichś bitwach kosmicznych i one są legendarne, no i można mieć takiego shipa. Natomiast oczywiście można też takiego shipa sobie zrobić. Też troszkę boleję nad tym, bo sytuacja wyglądała tak, że refundowano mi tego shipa, zabrano mi go i oddano mi ilość golda, którego na niego wydałem. Oczywiście od razu podniesiono cenę jego i uważają, że jest wszystko w porządku. Uważam, że nie jest w porządku, no ale taka sytuacja, można powiedzieć. Znowu nie ma healera, super. Natomiast mamy jedną korwetę, no jest jeden healer skoczy. No nic, spróbuję zagrać tym Dreadnoughtem, bo chciałbym go expić. Znaczy się Destroyerem. Z jednym healerem będzie ciężko, no ale zobaczymy. Ships be advised. Get them before they get us. Witam tych, którzy teraz dołączyli do nas. Jest rozgrywka Deadman i po prostu
mamy do zabicia ileś szybów przeciwnik. Oczywiście możemy się tutaj nie za szybko zrobić. Ilość szybów zniszczonych nie będzie przepięta. Po jednej albo po drugiej stronie. We've taken the lead, Captain. Full power to maneuvering thrusters. Hostile contact sighted. Torpedo locked confirmed. All silos, we have weapon lock. Missile silos reloading, Captain. Missile lock. Let him loose. Reloading silos. That did it. Hostile destroyed. It's not looking good out there, Captain. Moja drużyna dostaje tak samo klasycznie. Ship is damaged, Captain. Nothing we can do. It's over. Nawet na chyba chwilę daje. Looking good out there, Captain. Full power to maneuvering thrusters. Sending a repair pod. Systems depleted, Captain. Aye, Captain. Activating. System drained. System drained. Starting cooldown. Enemy missiles incoming, Captain. Multiple impacts. Damage control teams on station. Repair auto beams activated. To zaraz zrobię tą korwetę, bo już czuję, że w tym jest najfajniejsza zabawa.
full power to maneuvering thrusters. All ships, enemy contact at this location. It's not looking good out there, Captain. Enemy warheads locked on our position. This is not looking good, Captain. We've taken heavy losses. Float the pod? Aye, Captain. Reloading launcher. Stand by. Give me some time to psycho the auto repair system. Activated. Amplifying beams. We've been hit hard. Deploy damage control teams. System drained. Activated. Fusion reactor is overheating. Putting energy system offline. No niestety, ta bitwa jest diametralnie inna. Krótko mówiąc, koszą nas to nieźle. Get the hell out of here. I've got some jobs that need doing. What do you say, Captain? Now that's a nice ship. You treat her well. Zaliczmy tę kasę. No dobra, czekamy na następną rozgrywkę. Zakupiłem nowego shipa. Tylko coś mi się nie pojawi. Sprawdźmy dlaczego. Nas do rozgrywki. Chyba nie przełączyłem statku, niestety nie wiem co się stało. Ja zaraz okaże, że trzeba miejsce w garażu kupować. W hangarze to będzie zabawne. Niedawno był po prostu update. Trochę pozmieniali różne rzeczy. Przyjęło mi skubany jeszcze tego zakupu chyba. No ładnie. Dobra, widzę, że trzech healerów mamy, mogę grać tą jedną z twardszą.
Stations all decks. No dobra, idziemy do boju. Got a bearing on an enemy ship. Full power to maneuvering thrusters. Prędkość co kanał. We've got the advantage, Captain. Enemy has a lock. Full power to maneuvering thrusters. Hostile contact sighted. Our weapons are locked on. Need support fire at these coordinates. Trochę daleko. Captain, we're gaining ground out there. Reloading silos. Torpedoes have solid lock. Clearing torpedo tubes. Ship's hull down to 50%, Captain. Shield activated. Ship is damaged, Captain. Multiple impacts. Damage control teams on station. Fusion reactor is overheating, putting energy system offline. Heavy damage across multiple systems, Captain. Niestety mają atomówki, coś czego ja jeszcze nie mam. Czyli w ogóle gramy z shipami. Dalszych wielu. Nie jest to za dobrze. Support fire. Needed over here. Oby reszta drużyny. Captain, we've got a lock. Lepszy kierunek. Locked onto target. Missiles have... We've got a lock. All vessels. We've got an enemy contact. Missiles locked and ready to fire, Captain. Charge. Yes. Let's see them hold out when they're down one tech cruiser. Got an enemy contact. We're locked on, Captain. Shot, Captain.
has a lock. We've got torpedo away. All silos, launch missiles. Thanks, Captain. All silos reloading, Captain. Ship is damaged, Captain. Shield activated. System drained. Multiple impacts detected. Niestety, ale trochę nadrobiliśmy zdecydowanie. Muszę chyba zdjąć jakieś shipy z listy, żeby móc widzieć. Nie wiem, nie mogę chyba mieć tutaj na chodzić po nim.
Seems the right place to be if you're looking for a job. No, zobaczymy. Trochę powiem, że tego nie rozumiem. Ale okej. Prawdopodobnie mi przerzuci tu shipa do weteranu. Ale głównie daje. No zobaczymy. Może nas rzuci zaraz. Widzę, że tu mamy problem jak z tymi typami. Hangar zmienili troszkę. Ale zobaczymy. Tu chyba jest od 2 do 4 weteran, czyli rozumiem. Chyba mam tego jako weteran. No zobaczymy. Zaczęło nas długo wrzucać. Miejmy nadzieję, że to się nie. Będziemy mogli jeszcze raz albo dwa zagrać w tej sesji. Powiem szczerze, że gra, no dosyć ta rozgrywka jest taka dynamiczna, przyjemna. Może healerem jest bardziej nudno, no ale też spełnia swoje zadanie. Lepiej się w nią gra niż by to wyglądało. Tak naprawdę, o dziwo, jest trochę tytułów konkurencyjnych w tym temacie. No i jeszcze nie nabrałem pełnego przekonania do tej gry. To prawda, fajnie mi się ciężkim Dreadnightem grało, no ale teraz go trzeba wyeksplorować. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No nareszcie nas wrzuciło. Kontynuujemy rozgrywkę, zobaczymy jak tym razem pójdzie. Jaką klasę będzie można było wziąć.
Jak widzicie, bez dwóch healerów to w ogóle nawet nie ma co grać, bo przeciwnik robi miazgę. Także, że jest trochę healowany i po sprawie. O, rzucił, a nie, jest więcej, 6 na 6. No, 8 na 8, dobrze. Jednego taktyka mamy. To jest ten szósty ship. Na korweta? No nie wiem, no możemy spróbować. W razie czego wezmę Hitlera. Jak zwykle zresztą. Ships, be advised. Get them before they get us. Full power to maneuvering thrusters. Missiles locked and ready to fire, Captain. Let him loose. All silos reloading, Captain. Taking the lead, Captain. Our weapons are locked on. They've hit us hard, Captain. Torpedo away. Auto guns fired up. Nothing we can do. It's over. Ale dostał. Myślałem, że mu paybacka zrobię, czyli jeszcze go zabiję torpedami, ale tam go chłopaki dobili. Full power to maneuvering thrusters. Target locked. On the target. Solid lock. Launching torpedoes. Thanks, Captain. Let him loose. Enemy missiles incoming, Captain. Missiles reloading, Captain. Wow, nie wiedziałem kiedy co mi rozwaliły. Wow, co to było? Chyba była serweta, ale kurwa nie wiem. Ale jak szybko. Full power to maneuvering thrusters. Aye, Captain. Missile silos reloading, Captain. Hostile contact sighted.
Torpedo locked confirmed. Aye. Launch torpedoes. Auto guns fired up. Trochę za mało kasy mamy. I'll scan the feeds and find you a job. Dobra, zrobimy jeszcze jedną bitwę. Macie jakieś pytania, to można na YouTubie
pod filmem, który na pewno będzie zostawić informację, to wam staram się przekazać. Albo zadawajcie tutaj na kanałach, jak będę nadawał na żywo. Natomiast na YouTubie też będzie można odnaleźć te filmy. Można tam wpisywać komentarze, będę się starał na nie odpowiadać. Jeśli macie jakieś sugestie, chcielibyście dowiedzieć więcej gry. Na pewno będę też robił streama ze Star Citizena, także też będziecie mogli ocenić. Chyba na teraz wrócić. Trochę trwa. Chyba dużo graczy w tej grze nie ma. Jakoś nie gram tą krasą. Najpierw nie przemawia do mnie za bardzo, powiem szczerze. Wolę bardziej bezpośredni kontakt, albo nawet chwilowy. Nie wiem. Bym mógł zagrać Destroyerem. Naprawdę chciałbym do tego Dreadnoughta ciężkiego. Jeden healer. Wygląda to najlepiej. To są zaawansowane wersje taktyk cruiserów. Ja to co mam to są początkowe. Tutaj kolega numer 2 i kolega numer 6 mają zaawansowane wersje, nawet trzecich. Chciałbym, że za duże, ale dobre. Mam nadzieję, że mi się nie pomyliło, zweryfikuję to. Chips, be advised. Get them before they get us. All vessels, we've got an enemy contact. Enemy missiles incoming, Captain. Enemy vessel. Missiles locked and ready to fire, Captain. All silos, launch missiles. Missiles reloading, Captain.
to reload. Stand by. Torpedo locked confirmed. Torpedo launched. All ships, enemy contact at this location. Missile lock. Let him loose. We're completely dominating the enemy, Captain. Good night. Hostile going down. All silos reloading, Captain. Missile silos reloading, Captain.
guns fired up. Full power to maneuvering thrusters. Support fire, over here. We've been hit hard. Damage control teams dispatched. Nothing we can do. It's over. No dobra, panowie i panie, mam nadzieję, że tam chociaż ktoś obejrzy. W każdym bądź razie będziemy kończyć tego streama. To takie pierwsze spojrzenie na Dreadnoughta. Mam nadzieję, że nie ostatni. Nie ostatni stream tej gry. Może dziękuję wszystkim, którzy chcieli obejrzeć. No do zobaczenia.